Kochani, przez te 11 lat nie opuściłam ani jednego koncertu galowego. Dziś jest ten pierwszy raz. COVID, którego skutecznie unikałam, gdy szalał na świecie, dopadł mnie teraz, gdy odwołano pandemię i uniemożliwił mi uczestniczenie w koncercie galowym. Życzę wraz z Grażyną Wesołowską, Iloną Kucińską i Markiem Pawłowiczem wspaniałej zabawy i samych super wrażeń. Myślami będę z wami. Tymi słowami przywitała się z wykonawcami galowego koncertu tegorocznego Festiwalu Młodych Talentów Małgorzata Luzak, pomysłodawczyni i główna organizatorka imprezy. Nie tylko myślami, ale także ciałem był za to z nimi prezydent Legionowa. Od lat przysłuchując się finałom po męsku, zagrzał młodzież do scenicznego boju. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. To jest wielka wartość, że właśnie walczycie z tymi różnymi swoimi uprzedzeniami i głupotą otaczającego was świata. Na pewno wszystko będzie cudownie, wspaniale i fantastycznie i uda wam się pod jednym warunkiem, że uwierzycie w siebie. Większość uczestników piątkowego finału owej wiary posiada pod dostatkiem, bez względu na to, w jaki sposób postanowili spełniać się na scenie. Jak zwykle najwięcej mamy talentów wokalnych, ale są rewelacyjne, naprawdę. To są dzieci, które mają pasję, które mają siłę, które mają odwagę wyjść na scenę. Chce im się robić coś więcej w życiu niż tylko siedzieć przed komputerem i odrabiać lekcje ewentualnie. Tak. To naprawdę można powiedzieć, że tym dzieciom się chce i to jest super. Tak. To są takie właśnie bardzo zaangażowane dzieciaki i naprawdę wychodzą na scenę i chcą pokazać wszystko, co w nich najlepsze, i to robią. Pod względem liczebności tegoroczną edycję legionowskiego Talent Show zdominowali debiutanci. Wystąpili też w nim oczywiście festiwalowi rutyniarze. Wszyscy razem na początek zaserwowali publiczności słynny przebój We Are The World. Blisko 40 lat wcześniej amerykańskie gwiazdy muzyki śpiewały go na rzecz głodującej Afryki. Teraz legionowska młodzież zrobiła to dla walczącej Ukrainy. Niektórych to jest być może zabawa, ale widać w nich właśnie takiego ducha pasji, który powoduje, że część z nich na pewno chciałaby kiedyś na jakiejś wielkiej scenie wystąpić. Widać po nich, że dla wielu z nich to są takie marzenia. Miejmy nadzieję, że się kiedyś spełnią, ale wiadomo, że nie jest to łatwa droga. Niemniej jednak naprawdę talentu im nie brakuje, bo tu nie chodzi nawet o sam talent, ale chodzi też o to, że oni się cały czas rozwijają. Tak. Z każdym występem, z każdym rokiem, kiedy u nas występują, widać kolosalny postęp. Wypada tylko żałować, że w tym roku dwa finałowe koncerty wyjątkowo nie odbywały się przy zapełnionej do ostatniego miejsca widowni. Po części, jak sądzą organizatorzy, z powodu przyzwyczajenia ludzi do pandemicznych ograniczeń, po części zaś to efekt przełożenia finału z listopada na czerwiec. Dla młodych artystów ważny był natomiast fakt, że oglądali ich najbliżsi, wielu rówieśników, a także utalentowani muzycznie seniorzy, ci, z którymi razem występują w przedstawieniach z cyklu Legionowo łączy pokolenia. Przyszli, bardzo życzliwie oglądają, a same te koncerty Legionowo łączy pokolenia są niesamowitym wydarzeniem. Dla publiczności zawsze były, ale też dla osób biorących. Oni się naprawdę integrowali zawsze w garderobie, wspierali się przed wyjściem, bo ci młodzi się chyba bardziej denerwują niż starsi. I wsparcie było naprawdę z obu stron. Ja byłam zawsze pod wrażeniem tych koncertów. Skoro już mowa o tremie, najlepiej przezwyciężać ją kolejnymi występami. Mniejsza o to, czy okażą się one wstępem do wielkiej kariery, czy pozostaną jedynie piękną przygodą. Najczęściej będzie tak, że ci ludzie nie pójdą w stronę sceny zawodowo. Natomiast zawsze powtarzam, jestem wielkim orędownikiem tego typu zajęć dla młodzieży, w ogóle dla wszystkich. Dlatego, że to jest coś, co bardzo otwiera człowieka, co uczy nas. Ja zawsze staram się uczyć, jak sobie radzić ze stresem.
na przykład. A to jest podstawowa w ogóle umiejętność, której niestety w szkole się nie uczymy. Więc tego typu zajęcia, tego typu spotkania uczą, utrwalają w nas dobre nawyki, uczą swobodnego zachowania. To naprawdę im się wszędzie przyda. Choćby w zwykłej pracy, na występach przed podwładnymi lub szefem. Główna różnica jest taka, że od nich rzadziej w zamian otrzymuje się oklaski.